Kutnowski Dom Kultury po raz pierwszy organizuje niecodzienną serię spotkań związanych z tematyką reportażu, literatury faktu oraz filmu dokumentalnego. Festiwal na Faktach rozpocznie się już w najbliższy piątek. Festiwal na Faktach po raz pierwszy w KDK-u. Co czeka publiczność? Publiczność czeka oczywiście bardzo dużo wydarzeń związanych ze sztuką faktu właśnie, jak sama nazwa festiwalu wskazuje. Ten festiwal dlatego nazywa się Na Faktach, a nie nazywa się na przykład Festiwal Reportażu, bo nie chcieliśmy ograniczać się tylko i wyłącznie do tego gatunku. Wiadomo, że ten reportaż gdzieś tam stoi w centrum tych wszystkich wydarzeń, natomiast oprócz niego nie chcieliśmy zamykać się też na przykład na film dokumentalny, tak, czy na inne gatunki związane właśnie z tą sztuką faktu. Ale jednak podczas tej pierwszej edycji Festiwalu na Faktach organizowanego przez Kutnowski Dom Kultury w centrum stoi właśnie reportaż literacki, więc przede wszystkim będziemy mieć autorów takich, myślę, że najbardziej teraz znanych, najbardziej cenionych literatury non-fiction, w Polsce oczywiście cenionych, ale nie tylko w Polsce, bo na przykład Mariusz Szczygieł tłumaczony jest bodajże w 20 czy w 21 krajach. Jest poza Hanną Kral najczęściej tłumaczonym polskim autorem non-fiction za granicą. Poza Mariuszem Szczygłem, który jest osobą, który będzie gościem otwierającym festiwal, czekają nas spotkania autorskie z takimi autorami literatury non-fiction jak Magdalena Grzebałkowska, jak Wojciech Tochman, jak Philip Springer. Także myślę, że to są rzeczywiście obecnie największe nazwiska, jeżeli chodzi o polski reportaż. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, to nie są tylko spotkania autorskie. Ponieważ wydarzeniu towarzyszą także trzy wystawy. Pierwsza wystawa to wystawa zdjęć Marcina Sautera, wystawa, która się będzie nazywała Smutek Podróży. I tutaj zapraszamy wszystkich na wernisaż. Po wernisażu odbędzie się także spotkanie z autorem. I w ramach tego spotkania będą też prezentowane dwa dokumentalne filmy Marcina Sautera. Także to też będzie bardzo fajne wydarzenie. Ono się odbędzie w piątek, zaraz po spotkaniu z Mariuszem Szczygłem. Pozostałe dwie wystawy to, tak, pierwsza z nich to wystawa zdjęć Adama Pietrusiaka, znanego chyba publiczności kutnowskiej bardzo dobrze, ponieważ Adam fotografuje praktycznie wszystkie, prawie wszystkie wydarzenia, które dzieją się tutaj w Kutnowskim Domu Kultury. Więc to będzie wystawa, która będzie się nazywała Pstryk Kultura i to będą zdjęcia właśnie wydarzenia Kutnowskiego Domu Kultury w obiektywie Adama Pietrusiaka, to tutaj na holu będzie można tą wystawę zobaczyć. I trzecią wystawą, która tutaj na górnym holu KDK-u tutaj będzie można podziwiać, to jest wystawa, która nazywa się Na Nowo i to jest taka wystawa robiona we współpracy z Muzeum Spotkań z Historią, Warszawskim Muzeum Spotkań z Historią i to się nazywa Na Nowo. Warszawiacy 1900, żeby mnie pomyliła, 45-55 i to jest pierwsza dekada po II wojnie światowej na zdjęciach polskich fotografów. Także to też myślę, że bardzo fajna i bardzo ciekawa wystawa. Zapraszamy również bardzo serdecznie na pokaz filmu animowanego. To jest taki dokument animowany oparty na prozie Ryszarda Kapuścińskiego i opowiadający właściwie o życiu Ryszarda Kapuścińskiego. Film, który niedawno wszedł do dystrybucji, już dzisiaj z kilkoma ważnymi nagrodami na koncie, między innymi Nagroda Publiczności na festiwalu w San Sebastian, teraz z tego co wiem też nominacja do festiwalu w Cannes. Także myślę, że na to wydarzenie też warto przyjść i właśnie po tym spotkaniu odbędzie się, po tym pokazie, przepraszam, odbędzie się spotkanie z Wojciechem Tochmanem, który o Kapuścińskim trochę nam opowie. A poza tą rozmową na temat Kapuścińskiego będzie też normalne spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem właśnie. Ja dodam jeszcze, bo to myślę, że też jest fajne, że na przykład wszystkie spotkania, które odbędą się w ramach tego festiwalu, większość tych spotkań, może nie wszystkie, będą prowadzone przez innych również gości festiwalowych, tak? Czyli na przykład spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską poprowadzi właśnie Wojciech Tochman, tak? Z którym z kolei spotkanie będziemy mieć następnego dnia autorskie. Olga Gitkiewicz poprowadzi spotkanie z Filipem Springerem, z kolei spotkanie z Olgą Gitkiewicz będzie w niedzielę, także myślę, że to też jest fajne, że po prostu nasi goście też jednocześnie będą osobami prowadzącymi spotkania z innymi autorami. Bardzo ważne wydarzenie, o którym też chcę powiedzieć, to jest drugie śniadanie z reportażem.
I to jest wydarzenie, które odbędzie się w niedzielę o godzinie 11:00 i wtedy zapraszamy wszystkich. To jest wydarzenie otwarte, więc nie trzeba mieć biletów, nie trzeba mieć wejściówek. O biletach też zaraz jeszcze powiem. I to jest właśnie, tak jak nazwa wskazuje, drugie śniadanie. Zapraszamy Państwa na drugie śniadanie. Będzie można sobie wypić kawę, będzie sobie można coś tam zjeść. W ramach tego wydarzenia będą jakieś słodkości, będą kanapki serwowane przez cukiernię Wasiakowie. I w ramach tego wydarzenia odbędzie się taki panel autorski dwóch bardzo ciekawych autorek literatury non-fiction, właśnie Olgi Gitkiewicz i Marty Madejskiej. Będzie czytelnia, czyli będzie sobie można poczytać też jakieś tam reportaże. Będzie stoisko sprzedażowe. To stoisko sprzedażowe będzie w ogóle przez cały czas trwania festiwalu i będzie można kupić książki wszystkich właściwie naszych autorów, których będziemy gościć podczas festiwalu. To jest stoisko, które organizowane jest przez wydawnictwo Książkowe Klimaty. Co jeszcze ciekawego? Aha, jeszcze jedno wydarzenie towarzyszące. Ono, mimo tego, że festiwal rozpoczyna się w piątek, teraz 17 stycznia, nie 17, tylko 18 stycznia, to 17 w czwartek już mamy wydarzenie towarzyszące, to jest dyskusyjny klub książkowy, który będzie miał miejsce w pubie w zupełnie starym stylu na ulicy Królewskiej 26 i to jest takie spotkanie osób, które chcą podyskutować o reportażach Hanny Kral, ponieważ jak pewnie większość z Państwa wie, Hanna Kral miała być również gościem festiwalu, niestety z przyczyn od nas niezależnych pani Hanna Kral na to wydarzenie nie dojedzie, zamiast niej jest właśnie spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską. Natomiast postanowiliśmy nie rezygnować z dyskusyjnego klubu książkowego na temat reportaży Hanny Kral, bo jednak jest to autorka, o której reportaży uważam trzeba czytać i o których trzeba rozmawiać. Także to wydarzenie się odbędzie. To też jest wydarzenie otwarte. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jeśli chodzi o bilety, wejściówki, to tak, na spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem i na spotkanie z Filipem Springerem są bilety. Znaczy tak, na Filipa Springera jeszcze są, bo wiem, że jeszcze trochę biletów zostało, a także możecie Państwo jeszcze je kupić. To są bilety, które kosztują 10 zł. Na spotkanie z Mariuszem Szczygłem bilety już są wyprzedane, także tutaj już niestety będziemy mieć komplet. Na wszystkie pozostałe wydarzenia, oprócz filmu jeszcze, film jest biletowany, 11 zł kosztuje bilet na film. Na wszystkie pozostałe wydarzenia, wejście jest wolne, nie ma wejściówek, więc można sobie przyjść. Wszystko będzie się działo w sali tarasowej tutaj w Kutnowskim Domu Kultury, czyli na drugim piętrze. Wchodząc na spotkania wszystkie autorskie, możecie Państwo już sobie tutaj po drodze podziwiać wszystkie wystawy. Także myślę, że bardzo ciekawe 3 dni przed nami i bardzo się cieszę, że to wydarzenie już za chwilę w Kutnowskim Domu Kultury się odbędzie, bo to zainteresowanie reportażem jest jednak bardzo duże teraz. Myślę, że reportaż też jest takim dosyć teraz modnym i popularnym gatunkiem, więc myślę, że jest po prostu zapotrzebowanie też na to, żeby spotykać się z takimi pisarzami, żeby o tym reportażu rozmawiać.